witam wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście na kolejnym naszym spotkaniu. Odczytów, co prawda w tym roku to tak nie mamy zbyt wiele, ale nareszcie udało się coś zorganizować. Tak naprawdę prezentacja dla większości powstała na potrzeby wystawy, jaką zorganizowało nasze muzeum w oddziale łódzkim Narodowego Banku Polskiego, które postanowił uczcić urodziny, 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki monetą, a przy okazji zorganizowaliśmy tam wystawę pierwszych banknotów polskich czasów insurekcji kościuszkowskiej, które można obejrzeć do jutra do około południa. Jak wspomniałem, Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1717 roku w Szwajcarii. Już od właściwie czasu krótko po jego śmierci starano się uwiecznić go na różnych medalach na początku, później kolejno także monetach i banknotach. Wybrałem troszeczkę kilka medali dosłownie, bo z tej ogromnej ilości, jaka powstała przez te 200 lat od śmierci naczelnika. Najstarszym był medal wybity krótko po śmierci, bo rok po śmierci, w roku 1918, z takiej serii poświęconej sławnym ludziom. Tutaj mamy portret Kościuszki, opis, datę jego urodzenia. Urodził się w Siechnowiczach na Litwie i zmarł właśnie w 1817 roku. Kolejne medale poświęcone były nie tylko samemu naczelnikowi, ale także i w rocznicy, czy to Bitwy Racławickiej, czy to w ogóle insurekcji kościuszkowskiej. Tutaj mamy medal wybity właśnie na pamiątkę bitwy pod Racławicami. Kolejnie, jak widzimy, jest wybity z pamiątka setnej rocznicy powstania Narodu Polskiego, czyli w 1894. Następny wybity przez Towarzystwo Numizmatyczne Krakowskie w 1917 roku, w setną rocznicę śmierci naczelnika. A także został obrażany na medalu poświęconym Stanom Zjednoczonym. Mamy tutaj postać dwóch sławnych Polaków, którzy zapisali się w historii Stanów Zjednoczonych, a więc Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, na stronie odwrotnej Jerzy Waszyngton. Oczywiście pojawiał się także Kościuszko na banknotach. I tutaj mamy już, mamy akurat 500 złotówkę 1919 roku. Zresztą to nie było tylko na tych nominałach, i na 100 złotówce, i na 500 złotówce, i na innych nominałach także był pokazany, także na markach polskich różnych nominałów. Kilka sztyków, na których wzorowano się w całym doborze tego wizerunku. Oraz na tej najbardziej znane chyba to 5000, znaczy nie tylko 5000, ale wybrałem tutaj banknot 5000 na wszystkich właściwie banknotach z markami polskimi. Także pokazałem tutaj młody Kościuszko. Rzecz nie zmieniła się po roku 45. Tadeusz Kościuszko nadal uznawany był za bohatera, głównie poprzez jakby swoją jakby zwrócenie się ku chłopom w czasie insurekcji kościuszkowskiej, i przez to był też w czasach Polski Ludowej uznawany za bohatera, więc był to taki, jest to taki bohater ponadczasowy, można powiedzieć, ponad ustrojami. Tutaj widzimy oczywiście 10-złotówkę, która była w obiegu po lewej stronie, po prawej stronie mamy próbę takiej monety i poniżej także monetę ukazującą Tadeusza Kościuszkę, czyli to też był, to była też próbna moneta, ta 100-złotówka? Nie pamiętam. Nie, to było zwykłe. Nie, próbna. Próbna. Oczywiście najbardziej znana to 500-złotówka, banknot dany w roku 1982, który był powszechnym środkiem płatniczym, tak?
Po roku 89 ukazało się także kilka monet, więc ten Tadeusz Kościuszko na koniu, były także egzemplarze złote, o ile dobrze pamiętam, a to była bite w bardzo niewielkiej... 500 złotych było tak. Wcześniej bite, tak jak ta próbna i chyba z tej serii tych dużych była wybita tak. Złota. No i 200 różnica powstania Kościuszkowskiego, 1994 rok, moneta o nominale 200 tysięcy złotych. Teraz przejdzie do tego głównego tematu odczytu, czyli pierwszych polskich banknotów czasów insurekcji kościuszkowskiej 1794. Jakby my powstanie to wybuchło w bardzo trudnych warunkach, powstańcy mieli olbrzymie problemy finansowe. Początkowo chciano wybijać monety. Niestety brak kruszcu uniemożliwił wybijanie monet. Powstały wzory, zachowane są tylko i wyłącznie w rysunkach. Czy może kiedyś uda się znaleźć taki egzemplarz próbny, choćby wybity. No ale jak wspomniałem, niestety brak kruszcu uniemożliwiał produkcji własnych monet, chociaż powstańcy doszli do porozumienia ze Stanisławem Augustem Poniatowskim, który za pewną sumę odstąpił im możliwość korzystania z mennicy, no, ale nie skorzystano z tej propozycji. Stanisław August Poniatowski nadal wybijał monety z własnym portretem w czasie trwania tego powstania. Zabrano się do tej produkcji w sposób bardzo profesjonalny, bo chciano przede wszystkim ograniczyć możliwość fałszowania ich. No więc pomyślano tutaj kilka sposobów zabezpieczeń. Tutaj informacja, bilety skarbowe wprowadzono w dniu 18 sierpnia 1794. Drukowane były na wysokiej klasy papierze czerpany dwóch firm holenderskich, Pieter de Vries i Honig. I to były papiery uznawane za bardzo dobre na świecie, choćby z tego względu, że na papierze firmy Honig wydrukowano pierwsze egzemplarze Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych, które były później rozpowszechniane po innych stanach. No to sobie było kilka egzemplarzy. Więc starano się zabezpieczyć w sposób maksymalny, ograniczyć możliwości podrabiania ich. Banknoty w ogóle miały być tak jakby rodzajem pożyczki państwowej. Ich wartość zabezpieczona była na dobrach narodowych, czyli po wygranym powstaniu miano sprzedawać majątki i wypłacać posiadaczom tych biletów równowartość w kruszcu. Dodatkowym zabezpieczeniem było to, że każdy z banknotów był podpisywany odręcznie przez dwie lub trzy osoby. W jaki sposób je dobierano? To mieli być to obywatele nieskazitelni, czyli w żaden sposób nie skonfliktowani z prawem, uczciwi obywatele, niekoniecznie pochodzenia szlacheckiego. Tam byli prezydenci miast i zwykli kupcy, więc bardzo to różnie. Tutaj na przykład 5-złotówkę podpisały dwie pary osób, Jan Fechter i Rejkowski, albo Skolaski i Żarski. Rzeczywiście wszystkie te banknoty mają tego typu zabezpieczenie. Ponadto jeszcze to zaraz pokażę. Numeracja, tutaj mamy, tu numeracja była wykonywana przez trzecią osobę odręcznie, kolejno. No i to było takie dodatkowe zabezpieczenie, powiedzmy takie budące zaufanie. Co znalazło się na tych banknotach? No i przede wszystkim tu mamy symbole rewolucji francuskiej, które można zauważyć, że dominują nad orłem i pogonią litewskim. To były te ideały rewolucji francuskiej, które przyświecały Kościuszce, więc tutaj pamiętające kajdany absolutyzmu, no to jest pewnie takie wyobrażenie bardzo uniwersalne wówczas. Co było na banknotach, więc można to odczytać. Na 5 złotych polskich, rachując z jednej grzywny polańskiej, złotych polskich 84,5 monety srebrne, które Skarb Narodowy każdemu ukazicielowi niniejszego biletu z funduszu na umorzenie biletów skarbowych przeznaczonych i na ogólnych dobrach narodowych hipotekowanych zapłaci oraz we wszelakich dochodach publicznych według powyższej uchwały Rady Najwyższej Narodowej przyjmować będzie. Czyli po prostu po okresie powstania miano te bilety wykupić. Ciekawostką jest to, że każdy z nominałów
był drukowany na innego koloru papierze. Najpierw ten papier barwiono w sposób chemiczny, następnie dorabiano tę ramkę. Każdy z nominałów ma innego rodzaju zdobienie na tej ramce. Oczywiście bilety miały swoje znaki wodne, tak jak było pokazane na wcześniejszym slajdzie. Tutaj widzimy słabo widoczne akurat w tym przypadku, ale następnie pokażę to litery BS, czyli bilet skarbowy. Po środku widnieje sucha pieczęć, to także będę jeszcze pokazywał. I tu mamy kolejno banknoty różnych nominałów. Tutaj na tych egzemplarzach widzimy wyraźniejsze BS. To BS powstało poprzez naniesienie jakiegoś środka chemicznego, nie wiemy którego, gdyż tylko dwie osoby wiedziały o tym sposobie i nigdy tego nie ujawniły, zabrały tą całą tajemnicę do grobu. Do dzisiejszego dnia nie wiemy, w jaki sposób to było wykonywane, więc to było takie dodatkowe zabezpieczenie. Treść, jaką miały te bilety, są dokładnie takie same, tam zdarzają się jakieś błędy literowe, tylko odmiany. Tu ma było, tutaj lepiej widzimy ten napis BS na banknocie 50-złotowy. Po środku tutaj widziała sucha pieczęć. I ta sucha pieczęć nigdy na żadnym z egzemplarzy nie jest zachowana w całości. Początkowo myślano, że jest to kwestia wszelkiego rodzaju niedbalstwa, że ktoś nieobznajomiony z techniką tworzenia właśnie takich odcisków robił to nieumiejętnie, nie odbijał całej pieczęci. Tymczasem okazało się, że pieczęcie te, a właściwie trzy, jakie były, one były celowo uszkodzone, po to, żeby trudniej było to ewentualnie podrobić. Tutaj mam kolejne najrzadsze nominały 500 zł i 1000 zł. Proszę spojrzeć właśnie, że te odramowania mają różne. To w kontekście mniejszego slajdu. I tu mam przedstawione te trzy pieczęcie. One mają hasło wolność, całość, niepodległość. Wszystkie wyglądają tak samo, chodzi o treść, tylko jedna jest obcięta w ten sposób, druga tutaj tak delikatnie po obrzeże, a trzecia w ten sposób. I rzeczywiście, oczywiście one się tam jakoś pojawiają wymiennie na różnych nominałach, pomijając tylko tę, która jest na 5-złotówce. I rzeczywiście, z początku oglądając je, też miałem wrażenie, że to niemożliwe, żeby to było uszkodzenie, że to po prostu musiała być jakaś niedbałość. A jednak się okazało, że po obejrzeniu kilkudziesięciu banknotów stwierdziłem, że rzeczywiście to było to fenomenalne posunięcie przeciwko faszerom. W naszym zbiorze znajduje się banknot 1000 zł. Dwa banknoty. Więc jeden to jest ten, który został wykonany na prawidłowym papierze, natomiast drugi banknot 1000 zł został zrobiony na papierze przeznaczonym do druku 10 zł. Możemy cofnąć, żeby zapamiętać tutaj ten rysunek. Cofnijmy na 10 zł. Tam jeszcze jedno zabezpieczenie jest. Nie mówiłeś. Jeszcze jedno zabezpieczenie. Myślę, tylko tutaj te kolory się dobrze nie dobrze. Jeszcze jedno na zabezpieczenie. U góry napis i rant w bloczku był i było odcinane i można tak, porównać. Było to tak, one były wszystkie w bloczkach. Pokaż jeszcze te bloczki były oprawione później w płótno i takie bloczki się zachowały, są w zbiorach Muzeum Czapskich. Tu mamy właśnie egzemplarz niewycięty jeszcze, tak? Czyli mamy tutaj widać to miejsce załamania. Miejsce oddarcia zazwyczaj było tak gdzieś w tym miejscu. Czemu to służyło? To służyło temu, że mogliśmy później, jeśli podejrzewaliśmy, że jakiś banknot może być podrobiony, wystarczyło przyłożyć ten banknot do bloczku w odpowiednim numerze, w miejscu odpowiedniego numeru i widać było, że to jest udarte tak, a nie inaczej. Więc to było też dodatkowe zabezpieczenie, a także przynajmniej ci twórcy też orientowali się, ile tych banknotów powstawało. Zwróćmy uwagę tutaj na to BS. To BS w zupełnie inny sposób powstało tutaj. Napisy, podpisy tych ludzi są zupełnie nam nieznane. Eisenach i Daniel nie występowali wśród tych osób, które podpisywały banknoty. Więc jest to swego rodzaju rarytas, chyba jedyny istniejący, nawet nigdzie nie wymieniony w najnowszych katalogach, też nigdzie się nie pojawił. Jest jeden przypadek, był wymieniany tą
prezes Kochaciński znalazł kiedyś egzemplarz, nie chcę skłamać, chyba 100 złotówki na papierze 5-złotowym, no, ale to też był jedyny taki przypadek. No, wygląda na to, że to musiały być jakieś jeszcze próbne emisje, niekoniecznie nie tylko pomyłki. Jaki był nakład tych banknotów? To są zamiary. Zamierzano wyprodukować te banknotów tyle, czyli 1000 złotowych miało powstać 24 tysiące sztuk. 500 złotowych także 24 tysiące, 100 złotowych 60 tysięcy sztuk, 50 złotowych 120 tysięcy sztuk, 25 złotowych 240 tysięcy, 10 złotowych 300 tysięcy, 5 złotowych 600 tysięcy. No tymczasem powstały były tutaj dwie serie 58 tysięcy 5 złotówek, no to znaczy tam 10 złotowych 46 tysięcy, miało być 300 i tak dalej, no 500 złotówek mamy, mieliśmy tylko 500 sztuk wobec 24 tysięcy zakładanych i 1000 złotowych jest 1000 sztuk, bo zakładają także 24 tysiące. No jak wiemy, nie udało się zupełnie, no powstanie upadło i w tym momencie należy to wycofywać, ale później w pewnym momencie jeszcze okazało się, że brakuje tych drobniejszych nominałów. I tutaj zdecydowano się na produkcję takich niewielkich kartoników, bo to są naprawdę niewielkie marknociki o niższych nominałach, czyli mamy 10 groszy, 1 zł i 4 zł polskie. One mają także takie zabezpieczenia chemiczne. Banknoty te były sklejane z dwóch kartoników. Po prostu. I to jest ten klej, reagował z tym środkiem chemicznym pomiędzy kartonikami i pokazywał się nam wtedy taki znaczek. No i 10 października 1794 roku po przegranej bitwie pod Macierowicami Tadeusz Kościuszko trafił do niewoli. No a później jeszcze z 6 listopada 1794 roku bilety stanowe przestały być prawnym środkiem płatniczym, więc na tym kilka miesięcy funkcjonowały w obiegu i zostały bardzo szybko wycofane. Natomiast sam Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1917 w szwajcarskiej Solurze, gdzie został pochowany. Już tutaj właśnie 23 czerwca następnego roku jego zwłoki zostały sprowadzone na Wawel, zresztą staraniem cara Aleksandra. A tu mamy sztyk przedstawiający Tadeusza Kościuszkę na 2 miesiące przed śmiercią.